Cześć, witajcie. Dzisiaj Celica siódmej generacji. Zapraszam. Celica, którą prezentujemy od ponad 3 lat, należy do Mateusza. Auto było sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych. Mateusz o nią niesamowicie dba, zainwestował w nią naprawdę grube siano. Samochód kosztował kilkanaście tysięcy, a nawet nie chcę mówić, ile dziesiąt tysięcy w ten samochód było włożone. Jak widzicie, kolor z palety Audi Nardo Grey fabrycznie w takim kolorze nie występowały. Ona była w jakimś tam odcieniu niebieskim, bodajże Carbon Blue. Pod maską 1.8 143 konie, silnik po remoncie, wada olejowa, przed lifty brały olej. Teraz oleju prawie, że nie bierze. W serii ten samochód fabrycznie miał skrzynię manualną 5-obiegową, w tej chwili skrzynia 6-obiegowa, Mateusz również wymieniał skrzynię. Fani Celiki widzą, że z tyłu są lampy już od polifta, a samochód jest przed liftem. Tu wiele rzeczy przy tym samochodzie było poprawianych i myślę, że projekt jeszcze jest nieukończony, w dalszym ciągu jest poddawany mniejszym bądź większym modyfikacjom. Niemniej jednak już w tym momencie prezentuje się pięknie. Fabrycznie była na 15, w tej chwili widzicie jest na 17. Te Felasie też zostały przez Mateusza dokupione. Także chwała mu za to, że tak pieszczotliwie dba o swoją własność. Dokładki Greddy, progi TRD. Te rzeczy wjechały dosłownie na kilka dni przed moją recenzją, także na świeżo. Kolejna inwestycja poczyniona przez właściciela tego samochodu. Spoiler, który widzicie z tyłu, to również inwencja właściciela. Tak samo jak ta dokładka TRD znajdująca się u dołu zderzaka. No jak widzicie, błysk pod maską. Remont silnika był robiony 2 lata temu. Kosztowało to parę tysięcy złotych. Dzisiaj pewnie byłoby jeszcze droższe w czasach popandemiczno-wojennych. Jak wiadomo, przed liftem te auta miały wadę olejową, brały olej. W wyniku remontu, który tutaj był zrobiony, ten konkretny egzemplarz przestał brać olej i to satysfakcjonuje właściciela. W wyniku tego remontu problemy z olejem praktycznie ustąpiły. W tej chwili olej wymieniany co 10 tysięcy km i właściciel mówi, że od wymiany do wymiany dolewa mniej więcej litr. To już można przyjąć, że to wartość jest ok. To, czego nie lubię, a więc patyk, doskonale wiecie, że lubię siłowniki, ale tojki z tamtych czasów tak po prostu miały. I patrzymy sobie na tą Celicę od spodu, bo jak wiadomo, samochód 21 lat, a Japońce generalnie, tojki również, no słabo się opierają, powiedzmy, rudej. Może nie przesadnie źle, żeby ich znów nie krytykować, ale mistrzowie odporności na rudą to na pewno auta z kraju kwitnącej wiśni nie są. Co tu widzę? No gdzieś widzę powierzchowną korozję na elementach zawieszenia, na elementach mocowania, na śrubach mocujących zawieszenie. I progi podproża również absolutnie nie dziurawe, nie przegnite, ale z wykwitami rudej, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I powiem tak, dobrze by było, żeby właściciel sobie to porządnie wyczyścił i zabezpieczył dobrym środkiem, bo to jeszcze w tym momencie jest do uratowania, a jak zamierza samochodem długo jeździć, to za 2 lata może już tu po prostu nie być co zbierać. Tu patrzę na przednie wahacze, absolutnie nieokolorowane. Blok napędowy, silnik. Skrzynia biegów, to co udaje mi się tutaj zauważyć, wszystkimi tymi szczelinami w osłonach, to suszka absolutna, żadnych zapłoceń za wilgoceń wycieków oleju. Nic tu nie widzę, więc pod tym względem tojka prezentuje się znakomicie. Pod podłogą bagażnika koło dojazdowe, ale tu wszędzie dookoła na szczęście porządek. Nie widzę tutaj śladów walki, to znaczy samochód tu na pewno nie miał żadnych przygód, jeśli chodzi o jego wypadkowość. No i żadnych tutaj wykwitów od wewnątrz, rudej absolutnie nie widać, wszędzie fabryczne wybuszenia na szczęście. Sam kufer, jak widzicie, sporych rozmiarów. W tym samochodzie to ma trzeciorzędne znaczenie, ale pokazujemy kufry w każdym odcinku, więc w tym po prostu nie może być inaczej. Jak na usportowioną kupeję przystało, pozycja za kierownicą zgoła inna jak w samochodach, które prezentuję, a mianowicie siedzę bardzo nisko, aczkolwiek fotel ma regulację, właściciel sobie ją tutaj naprawił, bo jak kupił samochód, była niesprawna. W tej chwili to działa, jestem maksymalnie opuszczony jak najniżej i ledwo się mieszczę, przypominam 1,88 m, szyber dach. Fajnie, że jest, ale osoby o wzroście 1,90 m już miałyby tutaj problem, bo ja jestem tak na styku. Natomiast jak chodzi o pozostałe parametry mojej prawidłowej pozycji w tej tojce, no to powiedzmy, że jest ok.
Lekko wadzę o tunel środkowy, ale to tam trzeciorzędne znaczenie. Jestem zadowolony, że siedzę w tej usportowionej kupei. Nawet niezłe podparcie boczne w tym fotelu. Wszechstronna możliwość regulacji. Można sobie tutaj jechać na leżąco. Można z pionowo podniesionym oparciem. Także pozostałe parametry ok, miejsca na nogi ok. Spróbuję wsiąść za siebie. I jak widać, wsiadłem za siebie. Samo wejście nie było najgorsze. Jeśli chodzi o miejsce na moje 4 litery i na plecy, to zdałoby się powiedzieć, że jeszcze jest ok, ale absolutnie nie wiem, co zrobić z głową, więc to jest jednak samochód 2 plus 2. No nie wiem, może jakiś karzeł tutaj do 1,50 m by się zmieścił, ale ja przy moim wzroście mam kłopot. Znaczy jadąc jedną osobą z tyłu, czyli kierowca i dwóch pasażerów, to jeszcze mógłbym tu jechać, ale dwie osoby mojego wzrostu z tyłu miałyby naprawdę spory kłopot, żeby się tu zmieścić. Co mi się podoba na początku? Na początku podoba mi się to, że auto fajnie burczy. Jest zmieniony wydech tam od spodu, jest inna końcówa i burczy bardzo ładnie. I powiem Wam, że dawno nie jechałem wolno z takim, a to jest moja w ogóle pierwsza jazda z Eliką 7. I jak na 143 konie, to fajnie od dołu jedzie. Przecież ten samochód ma kiepską charakterystykę od dołu, bo on się lubi kręcić bardzo wysoko. Tymczasem jeżdżę po mieście, pierwszy, drugi, trzeci bieg na niskich obrotach, w granicach 2-2,5 tysiąca. I przyrzekłbym, że jest mocniejszy niż 143 konie. Stylistyka Toyoty późnych lat 90. Analogowy prędkościomierz, notabene główna skala w milach, bo mówiłem, że auto ze Stanów. Obrotomierz po lewej stronie, po prawej stronie cyfrowy wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej i paliwa i przebieg samochodu, jak widzicie. W każdej recenzji mówię, jakie jest spalanie danego wozu. A jak nam się tu gościu wcisnął pod maskę, sorry, ale dobra, wyhamowałem. Jeśli chodzi o spalanie tej Celiki, to właściciel mówi, że jest to mniej więcej 9-9,5 litra. Przy czym nie jest to jego daily car, na co dzień jeździ innym samochodem. Ten jest jakby samochodem bardziej weekendowym, czy jak jeździ nim gdzieś na jakieś sloty. Być może wtedy nieco mocniej daje w pedał. W każdym razie mówi, że jest to przedział 9-9,5 litra. Tak kształtuje się spalanie tej Celiki. Zastanawiającym jest fakt, że Toyota zarzuciła ten projekt. Celica 7 generacji przestała być produkowana w roku 2006 i praktycznie w 2006 to już były tylko pojedyncze egzemplarze. I szkoda, że nie było Celiki 8 generacji. Nie wiem, dlaczego tak duży koncern pozwolił sobie zaniechać produkcji tak kultowego auta. Może fani tego modelu oglądający mój film napiszą w komentarzu, jeżeli wiedzą coś więcej na ten temat, dlaczego Toyota zaniechała tak kultowy projekt jak Celica. A obecna sytuacja rynkowa niestety jest taka, że generalnie wszystko to, co się trafia, to przeważnie jest zajechane, a jeżeli nie jest zajechane od strony mechanicznej, to jest po prostu przegnite. W większości to są już niestety gruzy, a jak trafi się jakiś ładny egzemplarz, to przeważnie nie zmienia właściciela, a jeżeli już rzeczywiście ktoś chce się go pozbyć, to jest to samochód niestety drogi i rzadko którego początkującego kierowcy na taki samochód stać. I sądzę, że te samochody w ładnym stanie już po prostu tanieć nie będą. I tradycyjnie próba dynamiki. Pamiętajcie, że kilometry na godzinę to ta wewnętrzna skala. Jadę z trzeciego biegu. Jak to przystało na starą japońską motoryzację, te silniki lubią się kręcić bardzo wysoko, a ja nauczony do diesla albo współczesnych uturbionych popierdółek jeżdżę nisko, więc dzisiaj muszę jechać wysoko i jedziemy. Fajnie, dawno nie jeździłem takim wolno ssakiem, to się lubi wysoko kręcić. Jak widzicie, piątka, nie mogę za szybko, bo jest już 120 i szóstka. I co, on sobie jedzie bardzo nisko, 120 na szóstym biegu 3200 obrotów, ale widzieliście, że na niższych biegach coś zaczęło się dziać dopiero powyżej 4000 i fajnie wysoko można ten motor wkręcać, także spokojnie na trójce można nim jeździć do 120. Jest bardzo głośno, ale w tym samochodzie o to chodzi. Tu ma być głośno, więc tak z rzetelności jak w każdym odcinku spójrzcie na sonometr przy 120. Osiemdziesiąt decybeli, no i o to chodzi. Lubię tą motoryzację lat 90. klasyczną, fajną, uważam, że najlepszą motoryzację. Uważam, że w latach 90. były najlepsze samochody, takie jest moje prywatne zdanie. Jeśli chodzi o prowadzenie, lekko gumowata reakcja na ruchy kierownicą, nawet na delikatne ruchy. Właściciel mówi, że wymienił tylko łączniki stabilizatora, poza tym nic w zawieszeniu nie było dłubane. Na pokładzie przyjemnie, głośno, czuje się klimat po prostu starej, dobrej motoryzacji. Tu jak widzicie, jeszcze pewne rzeczy należy zrobić. Ten projekt jeszcze jest niedokończony. Właściciel mówi, że tu się pojawi hydrografia. Tutaj te plastiki nie są najwyższej jakości, ale Japońcy z lat 90. po prostu takimi plastikami dysponowały, dlatego nie odnoszę się do tych rzeczy. Dzisiaj to nie ma znaczenia.
Najważniejsze jest to, że taka fajna kupejka gdzieś się jeszcze uchowała, że projekt cały czas jest rozwijany i na pewno ten samochód długo jeszcze będzie cieszył swojego właściciela. Może kilka słów tytułem podsumowania. Fajny samochód, klasyczna motoryzacja końcówki lat 90. Mateuszowi bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi tej Celiki do wykonania recenzji. Szkoda, że Toyota ten projekt zarzuciła, że 7 to była ostatnia Celika, że nie było 8. Mateusz, gratuluję fury. Serducha, które tutaj włożyłeś, musiało być sporo. O pieniądzach i czasie to już nie wspomnę. Projekt cały czas się rozwija, cieszy oko. W tym kolorze to jest chyba unikat, kolor z palety Audi, a nie z palety Toyoty. Od razu, gdy ją pierwsze zauważyłem, rzuciło mi się w oczy. Podszedłem do właściciela, zapytałem, czy mogę zrobić recenzję. Zgodził się. Jeszcze raz bardzo serdecznie mu dziękuję. Fanom motoryzacji z lat 90. takich obżyczę. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego. Cześć.